Baby TV. Zajmijcie miejsca, zaczynamy! To miejsce jest, gdzie dobrze żyje się. Tu cały dzień można bawić się, gdy chcesz. Ja tajemnicę każdą znam, wszystkie je wyjaśnię wam. A nam na kłótni schodzi dzień, lecz przyjaźnimy bardzo się. Ja nie mylę się, znowu zepsuć wszystko chcę. Wcale nie, znów tak jest. Ej, ja prowadzę młodzież wciąż. On prowadzi młodzież wciąż. Na wycieczki chodzić chcą. Dzięki słoni mała mysz, razem wszystko robią dziś. Bawić się możemy już, coś powiedzieć miałam tu. Spójrzcie na nich, czyż nie są wspaniali? To miejsce jest najradośniejszym z miejsc, więc zostań z nami, a uśmiechniesz radośnie się. Drużyna Babysiów. Wiewiórka i zaginione marchewki. Coś zniknęło z mojego ogródka. Znam dobrze mój ogródek i twierdzę, że na pewno coś zginęło. Popatrzcie. W moim ogródku rosną zawsze trzy ogórki. Policzcie je ze mną. Jeden, dwa, trzy. Tak, są trzy ogórki. A obok rosną też trzy papryki. Oto one. Jedna, dwie, trzy. Przeważnie sadzę też trzy marchewki. Jedna, druga. Ojej, mówiłem wam, brakuje jednej marchewki. Gdzie ona jest? Pewnie ktoś ją zjadł. Ale kto? Chodźcie. Razem rozwiążemy tę zagadkę. Ehe, kogo tu mamy? Może żyrafa zjadła marchewkę? Dzień dobry, pani żyrafo. Tak, to wspaniały dzień. Co pani powiedziała? Mówię, że mamy wspaniały dzień. A dlaczego ten dzień jest taki wspaniały? Czy jadła pani coś dobrego na śniadanie? Tak, tak, jadłam coś pysznego. Chyba trafiliśmy. Żyrafa zjadła coś pysznego, a marchewki są pyszne. Czy mógłbym się dowiedzieć, co tak pysznego zjadła pani na śniadanie? Liście. Świeże liście z samego czubka drzewa. Liście? Oczywiście. Zapomniałem, że żyrafy jadają liście, a nie marchewki. Ktoś inny musiał ją zjeść. Ale kto? Dzień dobry, panie sowo. Czy mam rację, myśląc, że sowy nie śpią przez całą noc? Tak jest, to prawda. Aha, a może ostatniej nocy był pan wyjątkowo głodny i skusił się na marchewkę z mojego ogródka? Kto? Ja? Na pewno nie. Nawet nie lubię marchewek. Sowy nie lubią marchewek, więc musimy poszukać kogoś, kto lubi marchewki. Pomożecie? Może wiecie, kto lubi marchewki? Kto lubi marchewki? Pst. Wiewiórko. Pst. Królik? Tak, zgadza się, to ja. Zjadłem marchewkę z ogródka. Uwielbiam marchewki i zjadłem ją. Znaleźliśmy! Znaleźliśmy! To był królik! Królik zjadł marchewkę! Hurra! Hurra! Udało się! Króliku, bardzo się cieszę, że cię znalazłem. Mam jeszcze dwie marchewki w ogródku. Czy masz też na nie ochotę? Bo ja nie bardzo lubię marchewki. O tak! Oczywiście, że tak! Wspaniale! Do widzenia, przyjaciele! Dziękuję za pomoc! Ja też wam bardzo dziękuję i biorę się za jedzenie marchewek.
Dziękuję, dziękuję. Pa, pa!